wpuściliśmy, Jawor, lecimy na Wałbrzych poprzez Strzegom, gdzie byliśmy zresztą wczoraj. Wczoraj byliśmy w Strzegomie, prawda? Pogoda zmienna, od czasu do czasu popaduje, teraz ciągle kropi, czasem jest nawet silniejszy deszcz, ale także pojawiają się odcinki czystego nieba. No i milicja nas wyprowadziła z Jawora, to jest historia. Tak, właśnie. Znaczy nie za karę jakąś, tylko po prostu nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy jak wyjechać z Jawora i wóz milicyjny nas wyprowadzał. Jechaliśmy za nim jak w labiryncie. Wózki żadnego kierunku wskazu. Rogoźnica. Dojeżdżamy do Strzegomia od całkiem innej strony. I teraz proszę Ciebie jest pytanie, tu się warto zatrzymać, czy jedziemy do Wałbrzycha, czy już wracamy do Wrocławia? Nie, do Wrocławia. Znaczy, wracamy tą szosą przez... Jaką bądź byle do Wrocławia? Dobrze. To patrz na drogowskaz Wrocław. Zupełnie inaczej Strzegom od tej strony wygląda. No właściwie wczoraj tylko katedrę filmowałem. Kościółek taki, o Boga tu. A nie widziałem jak wygląda cały Strzegom. My nawet i pojedziemy tam teraz. No pojedziemy teraz tu obok chyba. Do tego parkingu. Więc proszę Ciebie, Wrocław, tu zawracasz. Cholera, linia ciągła podwójna. Bo byłaby to jakaś dodatkowa atrakcja turystyczna, ale mi nie wpadło do głowy, że oni na ciebie kiwają. Wyjeżdżając ze Strzegomia wybraliśmy złą drogę na Wrocław i okazuje się, że walimy na autostradę, na którą jedziemy w Kostomłotach. Ale przynajmniej deszcz przestał padać. Autostrada przed nami, wyjąć sztuczne szczęki. Zacznie nami rzucać, ale jeszcze mamy 10 km do autostrady. Ale w tę stronę Wrocław? Na prawo, na prawo. Pierwszym zjazdem, tak? Pierwszym zjazdem. To nie rozumiem tego za dobrze. Zjeżdżamy na tą cholerną autostradę. Na zdrowy rozsądek powinno się zjechać drugim zjazdem, jeśli... Ale widać będzie na przód most. Albo ja tym czy tego nic nie rozumiem. To kochanie, jedziemy, ale nie w stronę Wrocławia. Proponowałbym się zatrzymać tutaj, bo jak na autostradę wjedziemy, to już będzie w ogóle za późno. Ale moim zdaniem ona nie wjedzie do Wrocławia w tym miejscu. No do Legnicy. No, zatrzymam się i spytam. Jesteśmy na autostradzie, co poznać od razu po dźwięku. W odkładach kolejowych. Jezu, Nazareński, czegoś zeszło z tego pasa. Nie powiem. A ja tak szybko nie chcę jechać. Jesteśmy w drodze na Dzierżoniów. Jesteśmy na objeździe w drodze na Dzierżoniów, a później na dalsze miejscowości. Stąd widać tą górę Ślęża.
którą wczoraj żeśmy objeżdżali od zupełnie innej strony. Jedziemy na budowę. Ja nie wiem, dzisiaj nie na Kudowę. Dzisiaj Kudowę opuszczamy, może jutro pojedziemy. Tak mi się wydaje, tak. Opuszczamy Dzierżoniów, zaczęło lać. Znaczy lać to przesada, kropić. Tu. No pomyśl sama, tam jest główna szosa chyba. My wjeżdżamy boczną i chyba musimy pojechać. Aha, tam prosto, no. Pojechali. Tak, tak. Powiedziałem ci miejscowość. Tylko patrz, żeby nie nadużyć przepisów drogowych. Nie, nie milicji. Opuszczamy Dzierżoniów po długich i ciężkich cierpieniach. Jakiś pan nas wyprowadzał na drogę na Ząbkowice. To te wszystkie objazdy. Ja już postanowiłem rezygnować z objazdu. Jednym słowem minęliśmy Ząbkowice bez zwiedzania. Pogoda zaczyna wyglądać interesująco. Patrz, jak ten skurwysyn wyprzedza. Dobra, już możesz dojść. Centrum jest, centrum Ząbkowic prosto, a Nysa w prawo, tak, Nysa w prawo, ale to dopiero chyba za mostem, aha, to dlatego, że my tak lawirowali. Ząbkowice nie chcą nas wypuścić. Ale czy to nie było już tu? Bo ja patrzę przez kamerę, mam tylko w jedną stronę. Ja wiem, w prawo to teraz. I teraz jeszcze raz powinien być jeszcze drogowskaz raz. Jeszcze raz powinny być wskazówki. Jaka ładna. Jak łania. Boże.